Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Czas biznesu. We wtorek na antenie Radia Pryzmat. Cześć, tu Dominika Marzec. Ze mną w studiu jest Edyta Pusz. Witamy Cię, Edyta. Witam. Edyta jest, reprezentuje dzisiaj kampanię o nazwie Kilometry Dobra. Na czym konkretnie polega ta kampania? Kilometry Dobra jest to kampania dobroczynna, która skupia w sobie organizacje pozarządowe z całej Polski. Czyli my ze swoją kampanią ideą docieramy do organizacji z całej Polski. To są organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje, które same wyznaczają sobie cel zbiórek i zbierają pieniądze. My w ramach Kilometrów Dobra motywujemy ich i przygotowujemy do tego, żeby skutecznie uczyli się fundraisingu, czyli zbiórki pieniędzy. A w zasadzie skąd taka nazwa? Ze względu na tą szeroką skalę? Nie, nazwa wynika z tego, że te zebrane złotówki, te zebrane pieniądze to jest dobro, które tworzy i które tworzą organizacje. Czyli te zebrane pieniądze, które zbierają pieniądze, które zbierają organizacje, tworzą kilometry z tych złotówek, które potem mogą przełożyć na swoje działania i swoje cele. Jak wygląda to wszystko od strony takiej organizacyjnej? Jak wygląda wasz zespół? Pomysłodawcą całej kampanii jest pan Robert Kawałko. To on zainicjował 6 lat temu kampanię Kilometry Dobra i w tym roku obecnie trwa 6. edycja kampanii. Tworzy go zespół ludzi, przede wszystkim tak, ja jestem menadżerem, prezesem jest pan Robert Kawałko i mamy jeszcze osoby do promocji, które zajmują się promocją organizacji w ramach Kilometrów Dobra. Na waszej stronie internetowej jest taka informacja o Polskim Instytucie Filantropii, bo jakby to się ze sobą wiąże, prawda? Tak, wiąże się ze sobą. Kampania inicjatorem właśnie, jak powiedziałam wcześniej, jest pan Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii. Czyli jest to fundacja, która tworzy kampanię Kilometry Dobra. Jaka jest twoja rola? Moja rola polega na tym, że odpowiadam za kontakt z organizacjami, nawiązuję z nimi relacje, współpracę, motywuję ich do zbiórki pieniędzy, a także jakby kontroluję całą kampanię od strony technicznej, ale też takiej relacyjnej, że tak powiem, i promocyjnej. Kto może wam pomóc? Kto może przyczynić się do wsparcia waszej akcji? Pomagają nam głównie darczyńcy i sponsorzy. To jakby wsparcie wygląda tak, że organizacje, które działają w kampanii Kilometry Dobra, pozyskują darczyńców, a także prowadzimy zbiórkę na naszej stronie internetowej. Każda z organizacji ma założoną swoją zakładkę, gdzie darczyńcy z całej Polski mogą wpłacać pieniądze na określoną organizację wybraną przez siebie. Jedną z takich wpłat, którą mieliśmy niedawno, to było 10 tysięcy złotych wpłaconych właśnie na jedną z organizacji w Gdańsku. Wiem też, że prowadzicie zbiórki, w zasadzie to organizacje prowadzą zbiórki. Tak, te nasze zbiórki można rozdzielić właśnie poprzez działania stricte przez internet, gdzie można wpłacać można wpłacać pieniądze przez internet, ale też zbiórki organizowane w hipermarketach, kwesty uliczne, czy poprzez organizację jakichś festynów czy pikników w lokalnych społecznościach, po prostu w miastach organizacji. Czyli to wszystko już jest zależne od danej organizacji i po prostu należy śledzić jakby jej poczynania? Tak, dokładnie. Każda organizacja zaraz na początku kampanii ustala sobie program działania i harmonogram, gdzie będą się udawać, jakie akcje będą organizować, tak żeby pozyskać jak najwięcej pieniędzy.
Z waszej strony internetowej można się wiele dowiedzieć. Ja też dowiedziałam się trochę o wolontariacie, ale nadal niewiele, więc jak wygląda ta kwestia wolontariatu? Wolontariat u nas w kampanii Kilometry Dobra głównie opiera się na działaniach w social mediach poprzez promowanie organizacji na Facebooku, organizacji na Facebooku, na Instagramie, czy także kręcenie filmików o Kilometrach Dobra, robienie sesji zdjęciowych, czy pisanie reportaży na temat organizacji, tym, czym one się zajmują, jakie cele mają w kampanii. A czy jest jakaś rekrutacja w stosunku do tych potencjalnych wolontariuszy? Jak to wygląda? Nie ma żadnej rekrutacji. Liczą się dobre chęci i pomysł, i kreatywność w działaniu. Trzeba być wytrwałym w pracy, bo dzięki naszemu działaniu w wolontariacie można się bardzo dużo nauczyć. Obecnie mamy wolontariuszy z Uniwersytetu Papieskiego, którzy właśnie tworzą z nami, są już z nami od początku kampanii, którym bardzo dużo zawdzięczamy. A jakie są główne cele waszej kampanii? Głównym celem naszej kampanii jest to, żeby organizacje, które działają z nami, nauczyły się skutecznie zbierać pieniądze, tak żeby zbierali jak najwięcej. Natomiast każda z organizacji wchodząca w działania Kilometry Dobra określa sobie swoje cele. Przeważnie są to realne cele, czyli na przykład, nie wiem, zbiórka pieniędzy na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych, czy na przykład jakieś dofinansowanie do budowy budynku dla stowarzyszenia z osób z niepełnosprawnością. Tak naprawdę celów jest bardzo dużo, tyle ile organizacji w kampanii. A jak to wygląda właśnie od strony organizacji pożytku publicznego? Która organizacja jakby może tworzyć jedność z waszą kampanią? Czy musi spełniać jakieś warunki? Mogą być to wszystkie organizacje, które mają chęci i jakby motywację do działania. Czyli tak naprawdę każda organizacja pozarządowa może wejść do kampanii i stworzyć z nami działania. Bo w kampanii Kilometry Dobra mamy przeróżne organizacje. Poprzez ludzi niepełnosprawnych, po organizacje pomocy dla dzieci na przykład z rodzin zastępczych, czy mamy też klub sportowy biegowy, gdzie uczestnicy biegają po zdrowie, tak to jest określone. Ale tak naprawdę organizacje są przeróżne i tworzą, i właśnie to jest takie charakterystyczne dla kampanii, że są różne cele, różne organizacje, ale jeden wspólny cel. Taki, żeby nauczyć się, jak zbierać skutecznie pieniądze, ale też jak czynić dobro poprzez te zebrane pieniądze. A jak wygląda kwestia finansowania kampanii? Kampania tak naprawdę finansowana jest w działaniu promocyjnym. Czyli organizacje, które wchodzą do kampanii, dają pewną należność pieniędzy, dzięki czemu my te organizacje promujemy oraz szkolimy z tego, jak mają działać w kampanii. Czyli wszystko zależy po prostu od określonego celu, od celu, jaki sobie określi dana organizacja. No, finansowanie jest jakby w zależności od potrzeb i preferencji każdej organizacji. Znowu nawiążę do waszej strony internetowej, bo jest tam informacja o próbie pobicia rekordu Guinnessa. Więc na czym on by miał konkretnie polegać? Próba pobicia rekordu Guinnessa ma polegać na ułożeniu najdłuższej linii z monet jednozłotówkowych, w sensie, że ze złotówek. Tak, żeby pobić obecny rekord Guinnessa. Ważne jest też to, żeby tutaj dodać, że główną rolę w kampanii odgrywają złotówki. I to dobro mierzone jest właśnie w kilometrach poprzez układanie złotówek. Czyli złotówka to jest taki symbol po prostu. Tak, złotówka to jest symbol i wiemy o tym, że do jednego metra wchodzi 44 złotówki. Czyli jakby przekraczając kolejne kilometry, liczymy, ile mamy już złotówek. I w tym momencie zbliżamy się do pół miliona.
Mamy 500 000 złotówek, czyli ponad 10 kilometrów. A jak wygląda wsparcie dla waszej kampanii? Dużym wsparciem są ambasadorzy, czyli osoby no po prostu z jakby publiczne, aktorzy, dziennikarze, sportowcy, którzy dzięki którym jesteśmy w stanie zebrać więcej pieniędzy i przeprowadzić lepszą promocję. Jednym z takich z organizacji, które mają pozyskanych dość dużo ambasadorów, jest Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością w Zamościu, gdzie mają całą sesję zdjęciową z aktorami takimi jak Witold Pasz i Wiktoria Gosiewska. Także w ten sposób ambasadorzy wspierają nas i nasze działania. Na przestrzeni edycji, z tego co udało się jakby wypracować z tych zebranych pieniędzy poprzez organizację, wiem, że jednym z takich dużych osiągnięć i efektem działań w ramach kampanii była zbiórka pieniędzy i jakby dofinansowanie do budowy ośrodka dla młodzieży z uzależnieniami. I ten ośrodek powstał w Białymstoku. Było też, w sensie, że dzięki zebranym pieniądzom udało się zakupić samochód dla osób niepełnosprawnych, zorganizować wyjazd, kolonie dla dzieci z rodzin zastępczych. Więc tak naprawdę tych efektów jest bardzo dużo, w zależności od celów, które postawiły sobie dane organizacje. Czy wy macie jakieś informacje na ten temat, komu już taka organizacja pomogła? Czy są jakieś dane, raporty? To, ile udało się danej organizacji zebrać pieniędzy w ramach kampanii i co zrobić, prowadzone jest na naszej stronie internetowej. Dlatego, że każda z organizacji, która jest w Kilometrach Dobra, ma swoją podstronę na naszej stronie internetowej i tam codziennie raportowane są wpłaty, ile danej organizacji udało się zebrać pieniędzy. I to jest jakby głównie widoczne i jakby my to obserwujemy, z jakim zaangażowaniem i działaniem angażują się organizacje. Jak przebiega tegoroczna edycja? Tegoroczna edycja przebiega pod względem dużego zaangażowania organizacji, jak i samego sztabu. Teraz już jesteśmy po półmetku kampanii, dlatego że, no, tak jak już wcześniej powiedziałam, trwa ona do pierwszego weekendu czerwca, czyli do drugiego czerwca. Teraz już skupiamy się głównie na planowaniu finału i jak już wcześniej wspomniałam, finał kampanii odbywa się zarówno w miastach, w których działają organizacje, jak i samym sztabie tam, gdzie jest, no, czyli w Krakowie. Mamy już pewne plany i działania. Na pewno 1 i 2 czerwca będzie można nas spotkać na rynku w Krakowie, nad Wisłą i na Nowej Hucie. Dobra. Edyto, czy chciałabyś powiedzieć coś takiego od siebie jeszcze na zakończenie dla naszych słuchaczy? Tak, chciałabym. Chciałam powiedzieć, że kampania Kilometry Dobra uczy, przede wszystkim uczy i rozwija kreatywność innych. Dlatego, że poprzez pieniądze tworzymy dobro. I to dobro przyczynia się do rozwoju każdego. Pod względem osoby, która jest darczyńcą, pod względem osoby, która działa w organizacji pożytku publicznego, czy nawet pod względem wolontariuszy, którzy działają w ramach Kilometrów Dobra. To dobro po prostu się szerzy i rozwija na całą Polskę i miejmy nadzieję, że za kilka lat Kilometry Dobra rozszerzą się na cały świat.